Dzień dobry, moi kochani, witamy się we vlogu. No i słuchajcie, nadchodzi zima chyba od razu, bo powiem Wam szczerze, że dzisiaj u nas, jak ja wsiadłam do samochodu, a samochód mam w garażu, fakt, że w garażu jeszcze nie mamy drzwi, ale wiecie, jest jakoś osłonięty, to u nas w samochodzie było 4 stopnie, a dziewczyny mówiły, że u nich w ogóle skrobały szyby i było 1 czy 0, także szok. Szok z kilkudziesięciu stopni jeszcze niedawno jest taki szybki spadek temperatury, no po prostu jestem w szoku. Dzisiaj Aleks pojechał do Warszawy na wycieczkę, na stadion i na takie inne tam atrakcje, ale się bardzo, bardzo cieszył z racji tego stadionu właśnie, z racji tej wycieczki na stadion. I dlatego tak wcześnie go odwoziłam, bo już chyba za 15:06 musieli być, tak? A o 22:00 chyba dopiero przyjadą, więc dzisiaj wycieczka całodzienna. I tutaj pani wychowawczyni mi przesyła co chwilę zdjęcia. Co chwilę zdjęcia, no najważniejsze dla niego było właśnie no, na tym stadionie, żeby się znaleźć. Patrzę tutaj, bo wróbelki siedzą w rynnie i zaglądają, co ja robię. Zaglądają, co ja robię. Za chwilę Wam pokażę moje kwiatki, za chwilę Wam pokażę, jak tutaj właśnie przesadzam. Przesadzam swoje roślinki, to znaczy w sumie wsadzam swoje roślinki. A co jeszcze miałam Wam pokazać? Poczekajcie chwilę. Trochę będę miała uciętą głowę. Postawiłam sobie tutaj kamerę na parapecie i chciałam Wam pokazać, bo jestem bardzo podekscytowana. Zobaczcie, już są, słuchajcie, moje koszulki. Ja jestem po prostu w szoku, że mogę Wam je w końcu pokazać. Nie, musi być trochę wyżej, poczekajcie. Chciałam uniknąć tego, żeby, wiecie, żeby tam garów nie było widać, bo obieram ziemniaki i za chwilę będę robiła obiad. A chciałam Wam pokazać koszulki, moje koszulki z mojego sklepu, są też bluzy, są koszulki dla dzieci. Na razie zaczynamy, więc te projekty są wstępnie takie, ale będziemy sukcesywnie coś tam dorzucać, coś zmieniać, więc jeżeli macie ochotę, naprawdę materiał jest ekstra i one są tak, jak zamówicie sobie czarną, to ona jest taka mega czarna, tak wygląda, to jest... To jest taka, wiecie, że mężczyźni i kobiety mogą nosić, bo ja tu mam crazy mom, mój mąż ma crazy dad, mam jeszcze bluzę, za chwilę Wam się pokażę jeszcze w bluzie, więc jeżeli macie ochotę, to link jest w opisie filmu do tego sklepu, możecie sobie zerknąć, może chcecie komuś kupić na przykład prezent dla jakiejś szalonej mamy czy szalonego taty, myślę, że fajne są te koszulki i powiem Wam, że materiał jakościowo bardzo dobry, dlatego też nie są z tych, wiecie... No, z tych takich najtańszych, nie? Ale ja te koszulki mam już 3 tygodnie i ja już to prałam, słuchajcie. Ja już te koszulki prałam i tą bluzę też już prałam i nic się z nimi nie dzieje, bo wiecie, ja muszę najpierw, zanim Wam coś polecę, to muszę najpierw przetestować, a z racji tego, że to jest mój produkt, tak? Mój produkt, no to jakiegoś bubla nie chciałabym tutaj wypuszczać od siebie, więc jeżeli macie ochotę, to sobie zerknijcie tam na stronie, a za chwilę jeszcze ubiorę bluzę i pokażę Wam, jak wyglądam w bluzie. Dobra, przylazłam. Słuchajcie, jeszcze jakby ktoś się pytał, to zobaczcie, tak Wam pokażę, jak ona wygląda. Ja jestem plus size, więc te koszulki są duże, są do rozmiaru XL. Ja mam akurat L-kę na sobie, ale myślę, że ja bez problemu weszłabym też w M-kę. Więc musicie sobie tam zobaczyć na stronie, jak to będzie wyglądało. A teraz, słuchajcie. No ja jestem po prostu bardzo zadowolona i... Ta bluza jest, jakby to Wam powiedzieć, ona jest takim moim logo kanału. I zobaczcie, poznajecie to zdjęcie, to jest zdjęcie, które mam na profilowym i taką bluzę sobie zamówiłam. Może ktoś pomyśli, że jestem wariatką, no ale crazy to crazy. No i powiem Wam, że zastanawiałam się, zanim dojdzie paczka, z jakiego materiału będą te bluzy, te koszulki, czy to będzie jakieś, wiecie, dobre jakościowo, czy to będzie jakieś takie
dziadostwo. No i Wam powiem, że jestem mega zadowolona. I z racji tego, że nie byłabym sobą, gdybym nie prosiła kogoś na przykład o pomoc, o opinię, to każdy, kto przyjeżdżał, to po prostu odwracałam, żeby nie było widać, że to moje. Tylko mówię, sprawdź, czy podoba Ci się ta bluza, czy podoba Ci się ta koszulka, jaka jest jakościowo. No i wszyscy po prostu mówią, gdzie kupiłaś znowu, gdzie kupiłaś, bo większość wie, że ja kupuję w Diversie na przykład, czy w jakichś takich, te koszulki w jakichś takich oryginalnych sklepach. I Wam powiem, że kiedyś właśnie kupiłam Pumę w... Nie wiem, czy nie w Forefie? Czy nie w Forefie? I powiem Wam, że jest taka dziadowska. Napis mi się zmył po pierwszym praniu. A ja lubię takie złote napisy. Napis mi się zmył po pierwszym praniu. Wypłowiała w ogóle. I w ogóle się tak prościągała, że nie szło jej nosić. Więc dobra, pokazuję Wam bluzę. Są tam różne. Zobaczcie, tu są takie sznury. Sznury porządnie zakończone, kaptur macie troszeczkę w innym kolorze, kaptur jest gruby, ta bluza jest ogólnie gruba taka, akurat na takie teraz, wiecie, na takie zimne, na taką zimną porę. No ja jestem, powiem Wam, że jestem mega zadowolona, zobaczcie, od środka ona jest tu taka misiowa, no i tutaj ma kieszonkę, nie? Dobra, to teraz ja się Wam tutaj ubiorę, może chwilę to potrwać, ale już Wam pokazuję, a poczekajcie, od razu jak się już ubiorę, bo już mi się zrobiło gorąco, to sobie zobaczę, jaki tutaj mamy rozmiar. I tu jest akurat bluza XL, a jak wiecie, ja noszę rozmiar zależy jaki. 46 w biuście na przykład, nie? Nawet teraz nie wiem, czy nie 48, bo trochę mi się przybrało. Ale zobaczcie, tu jest bluza XL i ona wcale nie jest obcisła. Czekajcie, tu się trochę uporządkuje i zobaczcie, jak ona ładnie wygląda. Zobaczcie, jak ona ładnie wygląda. Znaczy nie ona, tylko że ogólnie jestem bardzo zadowolona z tej bluzy, jejku. Jest po prostu świetna, jest po prostu świetna. Możecie, tak jak mówiłam, możecie sobie wejść na stronę i sobie popatrzcie, jakie są te bluzy. Jakość naprawdę jest mega, naprawdę jest mega. Wiecie, że ja latam po tych sklepach i... Oglądam, przeglądam różne sklepy, różne towary i no to jest po prostu sztos w moim oczywiście, wiecie, no moim, nie tylko moim, bo wszyscy moi znajomi, moja rodzina też potwierdziła, że materiały są mega. Już mi jest ciepło i te nadruki, zobaczcie, one są też tak bardzo ładnie wykonane, że ja już to prałam i to się nie sprało. No oczywiście nie wrzucacie tego do 90 stopni, nie? Także tutaj musicie patrzeć też na metki. To jest moje logo. No i tak wyglądam. Jak Wam się podobam? Piszcie w komentarzu, jak Wam się podobam w tej bluzie. Mi się wydaje, że jest naprawdę bardzo fajna. Ostatnio ją też założyłam, jak jechaliśmy do mojej babci, też powiedziała, że bardzo fajna bluza. Moja mama tak samo. No wszystkie opinie po prostu, wszystkie opinie no tutaj wśród moich znajomych są, że te bluzy są naprawdę jakościowo bardzo dobre. Bo zanim jeszcze one przyszły, to już ja wiedziałam, jaka będzie cena, to niektórzy mówią, o, ciekawe jaka przyjdzie jakość, nie? No i teraz jak właśnie ta bluza i sprawdzili, to mówią, no to się wcale nie dziwią, że to trochę więcej kosztuje, no bo wiadomo, że jeżeli macie coś jakościowo lepsze, no to cena też jest trochę większa, tak? Także tak to wygląda. Teraz Wam pokażę moje kwiatki. A pamiętajcie, link macie tutaj w opisie do mojego sklepu. Możecie sobie wchodzić i oglądać. Jak na przykład gdzieś w pobliżu będzie mój mąż, to też wrzuci tą swoją koszulkę Crazy Dad, czyli szalony tata. Chłopaki też mają swoje koszulki, więc też Wam pokażę, jak tylko będą w domu. Myślę, że też Wam się spodobają, więc zaglądajcie tutaj w opis mojego filmiku. Jestem bardzo szczęśliwa, jejku. Zawsze o czymś takim marzyłam. Zawsze marzyłam o czymś, żeby mieć coś swojego. No i mam. Jestem bardzo szczęśliwa. No, także bardzo się cieszę. I to dzięki Wam, kochani moi, bo jesteście tutaj ze mną. Także Wam również dziękuję. Byłam w ogrodzie, nasypałam sobie trochę ziemi. Na dno dałam oczywiście potłuczoną dachówkę, żeby mi tam po prostu woda się zbierała, żeby ta dachówka utrzymywała też wilgoć,
jeszcze kawałek czegoś. Dobra, więc taką ziemię nie miałam kupowanej, więc, przyniosłam sobie taką. No i tu są moje odnóżki. Zobaczcie, ile ich jest. Przed chwilą je właśnie wyciągnęłam, ale mówię, wsadzę z powrotem, żeby Wam pokazać, jak to wyglądało. Takie utworzyły nowe systemy korzeniowe. I tu jest, słuchajcie, ta moja trawa, którą łapką chciał ciapnąć mój mąż muchę i mi tą odnóżkę zrzucił. No ale wsadziłam ją do wody i też puściła korzonki, więc jestem bardzo zadowolona. A zobaczcie, poczekajcie, jakoś to przesunę może. Zobaczcie, ile tutaj mam nowych tych odnóżek. O! Zobaczcie, jakie korzenie. No i postanowiłam, że wsadzę właśnie sobie do doniczki trochę więcej i każdy w inną stronę, żeby on mi... może tak pokażę, bo czekajcie. Każdy w inną stronę, żeby on mi tak fajnie, wiecie, na wszystkie strony mi się układał. No mam nadzieję, że mi się tutaj zmieści, bo ona jest dosyć mała, ale jakoś nie mogę ostatnio właśnie dorwać nigdzie takich lekkich doniczek, bo ja chcę, wiecie, ja chcę do tych właśnie albo do makram, albo do tego włożyć, więc nie włożę takiej ceramicznej dużej doniczki, bo to w ogóle będzie bez sensu. Ja tu zawsze się boję, że coś spadnie i się stłucze. Zobaczcie, pokazywałam, mówiłam Wam, że kupię sobie którąś z tych głów i niektórzy pisali małą, niektórzy dużą, a ja kupiłam tą dużą, bo jednak stwierdziłam, że chyba ta duża będzie lepsza. No i zobaczcie, chyba lepiej to wyszło, bo tych włosów tego patyczaka dosyć dużo jest i chyba lepiej wygląda. No i ja go tutaj wsadziłam, poczekajcie, zaraz Wam pokażę. Ja go tutaj wsadziłam tak, jakbym coś tam jeszcze podrzuciła, to by jeszcze lepiej wyglądało. Ja tam sobie wrzuciłam, słuchajcie, kamienie z podwórka, no ale zobaczymy. Na razie tak chciałam tylko przymierzyć, spróbować. Zresztą myślę, że te włosy będą mu rosły, więc to fajnie będzie wyglądało. Dobra. Tak to jest z tymi statywami. Poczekajcie, ja sobie tutaj go ustawię. Słuchajcie, musiałam ustawić statyw, bo mi się tu wszystko przewracało. I teraz zobaczymy, czy ja w ogóle dam radę to wszystko tak wpakować, wiecie, żeby te korzenie mi się nie połamały. Kurczę, co tutaj zrobić? Chyba wezmę talerz i trochę tej ziemi wysypię na talerz. Trochę jej wysypię na talerz, wezmę łyżkę, żeby to nie rozrabiać. Bo to jest... tylko jedna roślina, a ja to zrobię zaraz taki bałagan, że będę tego żałować. Dobra, trochę sobie przesypię. Mogłabym to robić na dworze oczywiście, ale u nas jest tak zimno, tak wieje wiatr, że mało głowy nie urwie. Mój Piotrek poszedł, słuchajcie, kosić trawę. Nie wiem, jak on w taki wiatr tam kosi, ale dobra, okej. No i co? I słuchajcie, muszę tu jakoś wsadzić te odnóżki. Więc chyba to będzie wyglądało tak. Nie wiem, czy to dobrze zrobię. Zobaczcie, taki długi korzeń. Nie wiem, czy ja mogę je... Dobra, trochę je skrócę może, bo wydaje mi się, że są za długie. Są za długie, a ta doniczka nie jest taka duża. Czekajcie, już jak grzebię jedną ręką, to już zagrzebię tą jedną. Dobra. Tak. Chcę, żeby on był po prostu taki gęsty, żeby ładnie wyglądał, żeby się zagęścił i ładnie wyglądał, wiecie, no, z każdej strony, nie tylko z jednej. Więc wsadzę tutaj kilka odnóżek, a po prostu później będę sobie jeszcze ucinać, będę sobie ucinać te odnóżki. No i widzicie, już zrobiłam sobie porządek, pociągnęłam nie to, co trzeba. Będę sobie ucinać odnóżki i ukorzeniać, bo jak widzicie, fajnie mi to idzie. Zobaczcie, jakie długie korzenie. Aż trochę usunę, bo naprawdę nie są potrzebne aż tak długie. I nie wiem, czy nie wystarczy tu do tej. Chyba wystarczy tu do tej, bo jak zacznie mi się to rozrastać. Chociaż, zobaczcie, nawet z liści mi wyszło. Widzicie? Nawet z listków mam odnóżki, więc też mogę je tutaj wsadzić pomiędzy. A najwyżej później sobie to rozsadzę, ale będzie taki, jedna będzie taka gęściejsza. Dobra, zrobimy jedną. Niech sobie tutaj będzie jedna i zasypujemy łyżeczką. Jeszcze chyba nigdy łyżeczką tak nie sadziłam kwiatka, ale dobra, nie będę tu łapy sobie brudzić teraz. O tak.
Ciach, pyk. Powiem Wam tak, niektórzy w ogóle nie używają takiej ziemi z podwórka, że tak powiem, gdzieś tam z ogrodu, z kompostu, tylko kupują w sklepie. Ja też przeważnie kupuję w sklepie, no ale jak nie mam, tak jak teraz, no to idę po prostu sobie tam, gdzie miałam kiedyś kompostownik, a tam była cudowna ziemia, no i właśnie stamtąd biorę do kwiatów. Ona jest trochę cięższa taka, cięższa, ale powiem Wam, że moja mama wszystkie kwiaty sadzi właśnie tamtą ziemią i jej tak rosną po prostu jak szalone. No i dobra. No i myślę, że będzie dobrze. Jeszcze trochę później tutaj ziemi dorzucę, ale to zobaczymy. Podleję i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że podrzucę. No dobrze, podrzucę jeszcze ziemi, bo zobaczycie, jak dużo mi tu zostało. Dosłownie na pół palca mi jeszcze zostało, więc tak będzie się prezentował. Fajnie, na wszystkie strony będzie schodził, więc to będzie ładniej wyglądało niż tak, wiecie, z jednej strony się zwiesza, nie? A za chwilę Wam pokażę. O, widzicie, tak jak tutaj mam, tylko tu też mi się właśnie ułamało i dlatego ja też zrobiłam z jednej odnóżki, ale tak z jednej strony mi się tylko to zwiesza, a z drugiej strony jest puste, dlatego też wolałabym, żeby to, wiecie, tak na wszystkie strony mi szło, przepraszam za mojego palucha, żeby to mi tak na wszystkie strony szło, będzie ładniej to wyglądało, będzie ładniej to się prezentowało. A z tą bidulą to już nie wiem, co zrobić. Jeszcze ją trzymam. Ona kiedyś była taka ładna, tak pięknie mi rosła, ale stała koło zlewu. Może to jest też ma znaczenie, bo koło zlewu to wiecie, no wiadomo, że tam woda paruje gdzieś tam, dostała wodą po liściach gdzieś blisko zlewu. Może dlatego tam fajnie mi tak rosła. No nie wiem, sama się zastanawiam. No paprotki słyszałam, że ogólnie są ciężkie do wyhodowania, więc zobaczymy, co tutaj z niej wyjdzie. Także tak wyglądają te moje roślinki. No i powiem Wam, że w tym... ja nie wiem, czy ja w Pepco nie kupowałam tego... Czekajcie, może jeszcze cena, nie. Czy tego z flakonu nie kupowałam w Pepco, ale w tym mi się świetnie ukorzenia i ja stawiam właśnie na półeczce sobie tutaj w kuchni. No i nawet jak przychodzi moja mama, to mówi, jejku, jak Ci się ładnie tu ukorzeniają te kwiaty. No i tu jeszcze tego muszę gdzieś wsadzić, małego takiego brzdąca. Muszę poszukać jakiejś małej doniczki, bo on jest taki naprawdę zdezolowany, dostał łapką, wiecie, o co chodzi, nie? Wiecie, o co chodzi, dostał łapką i dlatego taki jest dezelowany, ale dobra, wsadzę go tutaj na razie, za chwilę z nim zrobię porządek, żeby mi nie zgnił. O nie, poleciał mi za daleko. Dobra, ja sobie go tu postawię, zaraz zrobię porządek. No i tutaj też myślałam, że coś wyjdzie, ale nic tutaj się nie wykluło, więc tego też wyrzucę, a za chwilę sobie gdzieś tam utnę i zrobię sobie następne, żeby po prostu, no wiecie, mieć coraz więcej tych kwiatów, nie? Jeszcze podoba mi się ta odmiana taka bardzo jasna, nie? Taka bardzo jasna, bym powiedziała, że ona jest aż taka, o, tak jak ja tutaj mam te sztuczne, o widzicie, to właśnie podoba mi się Limelight, nie wiem, czy ja dobrze mówię, ale właśnie podoba mi się ta jasna odmiana, więc też będę gdzieś jej poszukiwała i no i sobie je po prostu rozsadzała. Ta mi się fajnie trochę przebarwia, bo tutaj ma taki kolor. Niektóre listki są w ogóle zielone, ale to chyba dlatego, że po prostu chyba zależy od światła, ale zobaczcie, ile tego jest. Jestem bardzo zadowolona, naprawdę. Trochę ogarnęłam ten piasek. I powiem Wam, że ja do wszystkiego używam klinu, więc jak tylko mam jakieś sprzątanie, to naprawdę on mi się najlepiej sprawdza i do okien, i do lodówki, no i nawet do tych moich blatów. Do wszystkiego po prostu. My do wszystkiego używamy klinu, czy to w łazience, czy to w kuchni. No, tylko zawsze biorę ten nie cytrynowy, tylko ten zwykły, jakoś ten zwykły mi bardziej pasuje. No więc tak, no i proszę bardzo, tak wygląda zasadzona moja roślinka, jak widzicie fajnie to wygląda, bo z każdej strony ona jest, z każdej strony wypuściła, no ja sobie tak sama wypuściłam, nie? Z każdej strony będzie miała właśnie odnóżkę i będzie taka gęściejsza, będzie ładniej to wyglądało. Zaraz Wam pokażę, jak ja tutaj zostawię sobie tutaj
Tylko tutaj to trochę lipa, nie? Bo jest z tyłu ściana, ale tam na 2 dni może tutaj postawię, żeby to wszystko się tam fajnie tam się ukorzeniło, że tak powiem, złapało z tą ziemią, dosypię tej ziemi i później przerzucę go do wiszącej makramy. No, także tak wyglądają moje roślinki. Ten rośnie, powiem Wam, że tak na... Nic nie mówię, nie? Bo jak coś mówię, to zaraz się coś zaczyna dziać, chociaż tu widzę, że niektóre listki zaczynają usychać, nie wiem. Zobaczymy, to jest moje któreś podejście z tą rośliną. Wiem, że ona jest trudna do wyhodowania. No i tego ostatnio musiałam ściągnąć z makramy, która wisiała nad łóżkiem, bo robił mi się tam bardzo suchy. Może dlatego już, że wiecie, no... Już ogrzewanie jest włączone, tak? Także trochę jest, nawet bardzo bym powiedziała, że jest gorąco pod sufitem i nie wiem, on może tego nie lubi. I jak tylko go podlałam i tutaj go postawiłam, to zaczął puszczać nowe listki, zobaczcie. A tam bym powiedziała, że tak nic się raczej z nim nie działo, tylko sobie po prostu wisiał. No fajnie tam wyglądał, bo on naprawdę ładnie wygląda, ale, no, ale nie puszczał nowych liści i on też jest w tej pepkowej doniczce, osłonce, one są bardzo fajne, metalowe i leciutkie, nie? Także tak, tak one się prezentują. No, i ten mój patyczek, no jest po prostu tu. No i właśnie szukałam fajnej donicy, bo już jedną donicę właśnie mam z tymi, z twarzą. No i szukałam takiej fajnej, bo niektóre te twarze są po prostu takie brzydkie, nie? Takie straszne, przerażające, a ta jest nawet taka spokojna i myślę, że ładnie to wygląda. Podoba Wam się? Dajcie znać. Jeszcze jest mała, więc może sobie zakupię jeszcze małą i mam tą choję, to serduszko, czy różne inne takie małe kwiatki jeszcze dostałam od Ani, to po prostu sobie wsadzę. Się śmieję, że kieliszki w moim domu to są tylko po to, żebym ukorzeniała roślinę, albo jak robię paznokcie, to też mi jest potrzebne, żeby nalać tam takiej substancji. Dobra, także tu moja roślinka będzie się dalej ukorzeniała, chyba że znajdę dla niej fajną osłonkę i ją wsadzę, bo boję się trochę, że ona zacznie mi tu gnić. Ale dobra, postawię ją tu na półeczce i ona sobie tutaj na półeczce... Tu właśnie na tej półce fajnie się ukorzeniają. I tu trochę odratowałam tego, bo miał trobaczki, jak to się nazywa? Nie pamiętam, ale Wy wiecie na pewno, o co chodzi. I zobaczcie, takie plamki są na nim po tej chorobie. Ale chyba go też tutaj w tym miejscu obetnę i włożę, żeby mi się ukorzeniła. I po prostu zagęszczę to, bo brzydko to wygląda, jak jeden taki wisi. Nie podoba mi się to w ogóle. Okej, żeby już dzisiaj nie przedłużać, mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Pamiętajcie o tych bluzach i o tych prześlicznych koszulkach. Wpadajcie do mojego sklepu. Ja już dzisiaj Wam dziękuję. Zapomniałam oczywiście dodać na samym początku, że jeżeli macie ochotę, to zasubskrybujcie mój kanał. Oczywiście lajkowanie, komentowanie będzie mi bardzo, bardzo miło. Życzę Wam miłego, słonecznego dnia. Trzymajcie się, cześć!